Jest to oczywiście, można powiedzieć, pierwsza połowa tego dwumeczu. No, prowadzimy 2-0, mamy, że tak powiem, jakiś mecz pod kontrolą. Chwila nieuwagi w jednym i drugim przypadku przy bramkach. No i znów tracimy takie bramki, niestety po naszych błędach gdzieś. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni, ale przed nami rewanż. Zrobimy wszystko, żeby awansować się do finału. Mamy rewanż u siebie, miejmy nadzieję, że go wygramy i przypieczętujemy ten awans do Final Four. Nie przyjechaliśmy tu dzisiaj w pełnym składzie, dałem odpocząć kilku zawodnikom z pełną premedytacją, bo czeka nas maraton, tak samo jak i drużyna Chorzowa, co 3 dni 5 meczów i tymi siłami musimy trochę szachować, a mimo wszystko udało się osiągnąć w miarę korzystny rezultat. Mi się wydaje, że taki zasłużony chyba ten remis, bo mecz był dosyć wyrównany. Być może Clearex miał więcej takich sytuacji dogodnych, ale jesteśmy zadowoleni z tego punktu.